Elo, elo! Z tej strony Kapitan Bladia. Dzisiaj sobie gramy w naszą ostatnią ulubioną grę, czyli Snow! Ze mną jest Baxter i Admiros. A dzisiaj pobawimy się na rampie śmierci! Panowie, nie z tej strony! Dawaj, rampę! Rampa śmierci! Dzisiaj będzie taki... Gdzie będzie rampa? Nie wiem jak ją wykorzystać, bo to jest bardziej snowboardowa. Ale dobra, spróbujemy. Fuuu! Bartami też się da, ale beka. Fuuu! Gorzej jak się wjedzie na górę! Jeszcze jadę tyłem! Nie panuję nad tym! I on... Jest na jednej narcie! Ja nie wiem jak się obracać! Obrócił mi się sam. Ej, muszę poznać kilka trików, bo ja nie wiem jak się obracać jakby w powietrzu, tak wiesz, w bok. A ty też... Nie wiem czy ten park, ten South Park nie był lepszy jednak, bo to jest taka rampa, a South Park chyba był lepszy, tak mi się wydaje. Co mówisz, Admiro? A może na lewo teraz jest, QS, spróbuj się obracać, QE może. O właśnie, jeszcze QS. Ja na przykład nie wiem jak się robi grinda. Ja też nie wiem. Po prostu się robi. Tak, sam z siebie? A, faktycznie! Dobra, mam już ziemię, faktycznie, miałeś rację. No mówię, QE. Teraz będziesz mógł robić takie triksy, jakich nigdy jeszcze nie robiłeś. Grida zrobiłem. Woo. A ja śmierć. A ty śmierć zrobiłeś? To jest taki tor typowy. Nie wiem, nie, na pewno i na mnie. Pełna moc. Dobra. A teraz zjeżdżamy z toru, jedziemy na prawo. I lecimy lowdown. Z tym koksem. Już do was jadę! Trzymajcie pupy! Będę jak błyskawica! Rampa! Chyba... O! Na przykład tu masz rampę, to możesz na rampie zrobić grinda, co nie? Tylko czy to nie jest łatwe. No, musisz ogólnie dobrze się wybić, żeby zrobić grinda. Po poręczy. No. Co nie? Grind jest po poręczy ciężki? Poczekaj, spróbuję, tak spokojnie. Kurde! Kiedyś mi wyszło, chodziło. Ciężko się grinda robi. Zwłaszcza, że chyba są straszne lagi, wiesz? Nie. Ja żadnych lagów nie mam. Ja też nie mam. A gdzie teraz pokazuje? Tu na prawo. Nie wiem. Na kim się spawnie? Chodźcie dalej tu na prawo. Ja na Bladim się spawnię. A gdzieś pokazuje jakby lagi jakie są, czy nie? Nie, chyba nie. Chodźcie na lewo, za mną. Teraz tu na prawo i mamy wielką skocznię. Aj, nie, wyrobię się. Dobra, wyrobiłem się. Już do ciebie jadę. Teraz na dół. No dobra, jestem tuż za tobą! Czyli o, fajnie! Jak miło! O, grindy! Admiro, spróbuj zrobić grinda, to nie jest takie trudne, jakie wygląda! No nie robię. Dobra, za wysoko się wybijam, wiesz? Może właśnie nie wolno się wybijać za bardzo, może tak trzeba... I tu tutaj jeszcze boki! O, widzisz jak wjechałeś, to był grind! Ale to było... A, bo nie no, w Tony Hawk'u inaczej się grindy robiło. Ale to w Tony Hawk'u się przyklejało. Tu się robi tak po prostu. No, a tutaj po prostu wjeżdżasz na to. Tak, po prostu wjedziesz na to i to grindujesz sobie. Ja w ogóle nie mogłem strzelić, bo to... Bo to jest bardziej realistyczna gra niż ta twoja Tony Hawk. No proszę cię, Tony Hawk to jest najlepsza gra. Ale nie mówię, że najlepsza, ale ja mówię o realistyce. No tutaj jest, to jest zbyt realistycznie. Tam mogłeś zrobić combo razy 100 nawet. Tu trzeba było podskoczyć. No kurde, i znowu nie zrobiłem tego grinda. W życiu się nauczyć robić... O! Coś dla nas! Admiros! Skocznia Bogu! Już tam jadę! O, mam trochę jakby słaby rozpęd, ale co z tego? Nawet nie dojadę do końca! No nie wiem. O, słaby do pierwszej kreski! Wiesz co, ja się zrespię, bo mam select point na tego, na Admirosa się zrespimy. O, ja przyjechałem skocznie. Kurde, szkoda. No nic, trudno. Ale tu masz drugą. Ale jeszcze jest jedna! Tylko czemu ja taki mam sobie rozpęd? Muszę się bardziej rozpędzić, to przynajmniej 1000 km/h! Tysiąc! Często skok bogów! Madafaka! Na rampie! Ale mała ta skocznia. I nie wiem, czy to dostałem. Ej, dawajcie lądowisko helikopterowe! Po lewej. A tu jakiś gejzer, a nie, to to jest? Helikopterowego dawaj. To śniegu daje. Ogólnie właśnie dużo lokacji jest zablokowanych, bo dużo lokacji jest po prostu od jakiegoś wyższego levela i więc będziemy regularnie będziemy coś odblokować. Dobra, może po kolei. Sound Summit byliście? Nie byliście na Sound Summit. Dawajcie na Sound Summit. Zobaczymy, no to lecimy. To
Ja, bo ja w ogóle jadę tyłem, nie mogę się wyprostować. Co za bezsens. Jestem w kimś. Może tutaj na prawo, a Baxter, nie podoba mi się to. Baxter tutaj? O dobra, no, no dobra, na dół jest. Patrz, tu jest jakieś. Ej, gdzie pojechaliście? Za tobą na lewo, na prawo. Jak za tobą na lewo? No, to na nas się spawni, bo jeszcze nie zjeżdżamy, ja jeszcze tutaj sobie wolno. A, no jadę. Dobra, ale pytam o miejsce, gdzie się zespiliście. Te aha, pierwsze. Pierwsze co dostałeś, co tam... No dzięki, brat. Idealnie. Tu jest niebezpiecznie. Wow, bardzo. Tu jest super. Tu jest bardzo niebezpiecznie, ja bym tutaj nie zjeżdżał. Uhuu, to właśnie o to chodzi, takie trasy są najlepsze. Tylko czemu znowu jest noc? Co my zawsze się w noc musimy ścigać? Mam nadzieję, że niedługo się rozchmurzy. Chyba zachmurzy. 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 Chyba się, ale chyba o wilku mowa, bo się właśnie chyba dzień robi. Ała! O kurde, jaka ładna trasa. Dobra, spędzam się do nuklearnej. Tam coś świeci, tam jest namiot jakiś. Ała. Nie wiem, czy to przeżyje, ale zaryzykuję życiem. O! Też przeżyłem. Ej, ja muszę chyba, ja muszę gdzieś chyba jakiegoś save pointa zrobić, bo tracę punkty niepotrzebnie. Muszę chyba jakiegoś ten znaleźć. 1000 na godzinę. Dobra. Ej, tam jest ciekawa szczelina, wąska, czy ja dobrze widzę? Dobrze widziałeś. Ej, tu po lewej jest taka szczelina. Baxter, chodź przez tą szczelinkę! Gdzie wy jesteś? Przez szczelinę bogów. A ja chyba wiem, ale też tam ciasna. Widzę. Ale cię. Nie, nie wiem. Udało się. Wycisnąłem się, udało mi się, ale było ciężko. Ja ale też. Skok zrobiłem. Ja cię kręcę, gdybym jeszcze triki zrobił. Admiros, czemu idziesz tyłem? Pomogę! Nie! Dobra, nieważne. Dobra, ja mówię, nie ma. Ja muszę się, kurczę, muszę gdzieś tu save'a zrobić, bo to jest po prostu szkolega. Gdzieś tu namiot był. Ja już mam tyle punktów, że ja nie wiem, co w ogóle z nimi robić. A ile masz punktów? 1300. Gdzieś tu chyba namiot był, Admiros, co nie? Żeby to zapisać. A nie wiem. Kurde, byłem przekonany, że gdzieś tu był namiot, żeby można było punkty zapisać. No nic. Musimy, ej, widzisz to, ja proponuję teraz na wprost pojechać. Widzisz tą taką skarpę na górze? Wjechać tam na górę i tam na górze na pewno będzie jakaś skocznia bogów. Gdzie wy jesteście? Na szczycie góry. Zresz się. O, dzień się znowu robi. Jak miło. To dobrze, dzień. Ej, widzicie tam na szczycie. Wjedziemy tam na szczyt i tam na pewno jakaś skarpa będzie. Okej. Iziu. Bo przydałaby się jakaś taka skarpa bogów. O, dokładnie. Ktoś czuje, że tu zaraz będzie skarpa. Uwaga. Mam nadzieję, że będzie jakaś skarpa. Chyba, że będzie to zwykły zjazd, a byłoby mi skarpa bogu. I dobra. I na prawo, tak? Na prawo, dobra. Na prawo! Trochę was zrobiłem. Tu. No, klam, nie uciekliście. Temu uciekacie. O, najlepszy skok ever. Nie przeżyłem. Trochę zahamowałem, ale jadę. Jadę, przeżyłem. Było nawet dobrze. Dobrze mi poszło. Aż się dzień robi. Aż się dzień zrobił. Wow. O, było niebezpieczne. Kolejna skocznia. Słabo. Za słabe są skoki, żebym zaczął robić triki. Ale tutaj nie, jakbyśmy wrócili tam do góry i pojechalibyśmy na prawo. Tak jak ja pojechałem, to masz wielką skocznię przy mocy. No? Kurde, nie mogę. Ej, gdzieś tu chyba namiot był, co nie, panie Baxter? Tak mi się wydaje. Wyżej chyba był. Ale na polu też tam był takim. To trzeba będzie niżej zjechać. To zjedźmy niżej i później pojedziemy znowu do góry. Nie, ja się znowu na górze zrespiłem, bo mam tutaj ustawiony tak ten. Aha, dobra, to ja idę do ciebie, to jeszcze raz będziemy skakać. To teraz no, ja dawaj. Cię poprowadzę. Zaraz, to sama droga? Nie, to jest inna. Spoko. Dobra droga, co nie? Dobra. Dobra droga, nie jest zła. Wow, tu jest skok mocy. O nie! Nie! Nie musiało to się tak skończyć. Dobra, respię się na was, bo mi się nudzi. No to zresz się na nas, dawaj. Bloody, teraz. O, idealnie. Poczekaj, to ja się zrespię na Admirosa tak w przyszłości. Albo nie, niech jadę na razie. Zaraz, dobra, to lecimy. Kurde, tracę punkty, a mogłem mieć już tyle punktów. Bo triksów nie robisz. No bo ciężko jest robić triksy, kiedy nie ma żadnej skoczni praktycznie. No to masz co chwilę skocznię, to była skocznia. O nie, no i na skałę lecę. No i tyle z mojego triksa. Zdobyłem przynajmniej jakieś osiągnięcie, ale... Ogólnie... 135, ale pięknie mi poszło. Tu jest chyba ten zjazd zajebisty. A ty jakie triki robisz, panie Admirosie? Czy takie tylko triki obroty robisz? Na bok, albo się łapie tych. Ile masz punktów? 1700. Kurde, jak ty robisz tyle trików? No normalnie, ja po prostu... Każda wyskocznia, nawet mała, to jest dla mnie triks, patrz. Ale którym ty, jakie ty robisz triki? Jakieś obroty, czy co robisz? Obroty tylko, te kółe, co ty robisz, co nie? A. O, tutaj robię, patrz. I zginąłem.
A ja robię teraz wielkie obroty. No? Ty robisz jakieś takie dzikie te obroty, ja cię kręcę. Ja mogę nawet robić takie, wiesz. No, ja mam na padzie gram, co nie? Znaczy no, no, no. Ale jakbyś grał na... to jedno to samo, co nie? Jakbym ku naciskał. No, no, dlatego mówię. Wow. No dobra, to mi no oczywiście wyszło, pracuję nad... Ała. Pracuję nad nadawaniem. Patrz. No, no, nadawanie jest to bardzo trudne. O, zginąłem. Kurde, nie wiem, że jak się udało mi to wylądować. Wow. Ale to jest ciężka. Ciężko się tu władzy. Ależ prędkość. Lecimy z kosem. Tam jest skocznia. Prędkość. A nie, tam jest skocznia. To kamulec. Jaki trik za 183 zrobiłem. A ja robię jakieś takie... Wow. A gdzie a tu ja line to jest ostatni trik, czy ile? Zaraz ci powiem. No nie wierzę, jak się... Co? Ja to ma być? Halo? No nie wierzę, Admiros. Ja mam mało punktów, nie mam aż tyle co ty, żeby co chwilę umierać. Dobra, jesteśmy na ziemi, jesteś spokojnie. A co to jest ta line? Tam po lewej jest taki line. Line 2, no nie wiem. Ja mam jeden. Ja mam 2. A to jest jakby liczba, zobacz, to byłem... Line na przykład... 52 mam teraz. O, znowu asfalt. A co to znaczy, że 52 ostatni tick zdobyłeś, czy co? Zaraz zobaczymy. 77 mam teraz. Nie, chyba to ile tak. Chyba, ile bez zginięcia zrobiłeś? A może, no. Długość. Być może. Ile przejechałeś bez zgonu? No, jakoś tak. 1600 mam, to za mało. Potrzebuję 2000 punktów, żeby być bogiem. O, dzień wstaje. I na przykład. Aha, i plus. Kurde, ja nie wiem, jak ty takie. Ty robisz naprawdę niezłe triki. Ja na razie. W sensie wiem mniej więcej chyba, jak robić te twoje lata triki, ale. Lata doświadczeń z Tony Hawka. Typowy non-life Tony Hawk. Proszę cię. Nie byłem aż takim non-life'em. Nie no, też uwielbiam ten hołd. O kurde! Za 45 zdobyłem, kurde i oczywiście ginę i tracę 39 z tego. Patrz na no to, co za... Fuu, o, nie wyszło. Ale chyba mniej więcej wiem, o co chodzi, Edmilos. Ale to było piękne. Za 41. Bladii! Dostałem minus 100 za to, że mnie podjechałeś. Za tą kosę. Kosa w pół, musiałem się ciebie pozbyć. Zjazd wodny. Ja tam nie korzystam. Plus 45. Opsa. I skocznie. To do czego to na czerwono? Cały czas mi śledzi, założyłem, on się tylko koło mnie zrespi. Bo to pewnie jest widz. Na pewno to jest widz, co nie odkrył, że gramy w taką... O nie. I robi screeny z tobą. Na pewno. I potem będzie je sprzedawał na tym. Ale gro. W sklepie. Bierze screeny z Bladeuszem. Tylko 5 milionów. Zapraszam. O, domek. Dobra, w ten sposób zdobyłem 2000 punktów. Ja mam raptem 800, co nie? Admiros, nie podoba mi się, że tak dobrze ci idzie. Zrób coś z tym. Ale kurczę, ja szczerze mówiąc, co? Zwalniam cię! To tu na nartach tak z prposia. Ale że to się udało, takie. Wow. Czasami takie wybicie i takie obroty zrobić łatwo na takich małych wybiciach. Patrz, widziałeś? Nie wyszło. Ja na tych małych wybiciach właśnie robię. No ale jak ty robisz? Pokaż, tam mi rozpokaż, no wybij się. Patrz. Pokaż co robisz. O, nie wyszło, za mała górka, okej. Ale ty robisz tak w przód i w tył? No, ale robię tylko nie tak. Ma to jak nie trafić moc. Tylko tak robisz. No, tylko to robisz, nic innego? Nie, no inne też, ale najczęściej to, bo to jest. Jesteś mało oryginalny, panie Admirosie. No proszę cię, pokazać ci oryginalność, to patrz na to. Działeś? I na ławki wskakuje. A, nie działa. Dobra, idę znowu do was. Ależ prędkość. O, to wy wodą tutaj jedziecie. Tak, tam już jechaliśmy kiedyś. Przypominasz cię? Przypominam, pewnie. Tracę punkty. Źle, myli mi się przycisk, to nie mogę się przyzwyczaić. Cały czas się ryspię na Admirosie, Admiros przejeżdża, ja ginę, no nie? Admiros, gdzie ty jesteś? Ależ tricks. No, ale to jest dobry trik na jak. Ale wiesz, że możesz jeszcze się w powietrzu na przykład łapać nar, czy coś takiego wiem, robić? Wiem, ale to trzeba górkę dobrą, dużą znaleźć. O, teraz wodospad jest. Ja też się złapałem i mam... Złapali. Ej, jest jakaś suma, ile się dostaje za te punkty? Ej, też jesteście w miejscu, nie możecie nic zrobić? Nie, dobrze nie.
No i dojechaliśmy. Dobra, ej, mam 1000 punktów, dobrze. Coraz lepiej mi zaczyna iść, panie Admirowsku, o. Wiesz? Dobra, chodź do tutaj. Restarcik, chodź, i lecimy, lecimy. Oba. Zapiszemy punkty i lecimy gdzieś teraz na górę jakąś, dawaj. Okay. W sumie ty... można jakieś zawody robić na największą ilość punktów, co nie? A to trzeba jeszcze potrenować. No tak, tak, no spokojnie. No nie wierzę w to, jedźże, człowieku, co to ma być? Ej, mam drugi level. W końcu. A ty będziesz miał pewnie dwa levele, panie Admirusie. Prawie trzeci, brakło mi troszkę. Bo miałem... Ja nie mogę. A nie, mam trzeci poziom. Nie, no to nieźle. Dobra. Nie, tych poziomów. To nie dużo. Pewnie tak. Mam level pierwszy, what the fuck. Nie, może to jakiś inny poziom, może poziom nart to jest jakiś. Dziwnie to pokazuje. Na nartach. Dobra, co powiecie na to, żeby się zrespić teraz, na przykład na East? Dawaj na East Face, na przykład się zrespimy na Salia Ridge. East Face. Już, czekaj, chyba zdobywam pierwszy level. Nie, jeszcze. North Face, jest. East Face. Salia coś tam. Ridge, dobra, no jestem. Dostałem 100 pieniążków. To co, jedziemy stąd, zobaczymy? Dobra. Dobra, to ja idę na Bladiego. Nie jechaliśmy. Jadajmy. Nie, wydaje mi się, że już tu byliśmy. O, tędy chodź. O, patrz, jaka ładna trasa! Widzisz tą wyskocznię, Admiros? Nie, to nie jest wyskocznia. O, nie. To jest wyskocznia! Oszukałeś mnie! To jest kamień! Szybciej, szybciej! Ohoho! I się rozbiłem, ale rozpęd nabrałem. Nie, ale, że tak powiem, rozpęd był warty tej świeczki. Jeszcze raz się rozpędzę. A szkoda, że właśnie na takiej strumieździe nie ma żadnej wyskoczni, ale by się leciało. No. Łapiecie? Gdyby na takiej strumieździe nie była jakaś wyskocznia. To myślałem, że jest wyskocznia, a tu nie było wyskocznia, była jakaś góra. Chociaż gdyby wjechać na tamtą górę z powrotem i wyskoczyć z niej, może coś by się znalazło. Ja wiem. Można spróbować. I patrzcie tu, o kurde, a tak ładnie. O ładnie nie, się zapowiadało. Jej, ładnie, ładnie, tam powiem ci, ładnie się zapowiadał ten moment jeden. No. Można spróbować, można poszukać jakichś fajnych tras. Wiecie, jesteśmy narciarzowymi królami. Potem się przerzucę może na snowboard dla odmiany też. No, można zrobić. Dobra, ja pojadę tutaj sobie, tak jak wtedy pojechałem. A ja takie salto mocy zrobiłem. Ja zginąłem znowu, kurczę. Koło drzewa! Mało punktów! Więcej punktów trzeba. 500. O, to ja 130. A ja 220. Łooo! Lecę na te skały! No i dlaczego? Przecież ładnie leciał! Nie da się na skałach ten, na skałach się od razu no. Zabijasz. Przecież, ale na nich śnieg był przecież! No nie wiesz, jak tak dalej pójdzie, to ja ciągle zaczynam od tego miejsca, bo ciągle chcę zrobić jakieś fajne combo i nie pyka. Przydałaby się tu jakaś fajna wskocznia. Co tam jest? Tam są ruiny! Czas się zrespić na Bladnie, zobaczmy co robi. O, super miejsce, dzięki! Ziuuu! I prosto w płot! No i tam jest tak zrobione specjalnie chyba po ten płot. No, co nie, tam jest po prostu takie miejsce, żeby tak potykować, ja chcę wykorzystać to miejsce. A może na prawo jedźmy? Ale poczekaj, dobrze, ja chcę wykorzystać to miejsce, bo to jest piękne, tu można tak się rozpędzić. Tylko tam na dole jest po prostu ten płot. I on mi zawsze psuje kombo moje fajne. Ło, na prawo też jest w sumie nieźle. Dobra skocznia i jedziemy. Jak, nie, na prawo też jest jakby super. To mi się udało, to miałbym takie... Wow. To po prostu miałbym takie kombo, Admirosie, żebyś się zesrał z tego. No póki co nie robisz żadnego komba. No póki nie, bo wiesz, ja się trenuję. Bladne w ogóle przeleciałem, jak jest takie pomiędzy tymi ławeczkami, to przeleciałem. O. Wow. Nie, wow. No nie bez jaj, że nie wylądowałeś, no człowieku. Ja tu się staram, co nie, jadę po prostu 1000 na godzinę. Robię jakieś kombo, a gościu po prostu tak mi się oddzięcza, no niewiarygodne. Na dół jeszcze, na dół. Ej, da się ustalić jakąś lewą kamerę, żeby sama tak jakoś ładnie się ustawiała? Nie, chyba nie. Z pierwszej osoby by było fajnie. Da się jakąś pierwszą osobą ustawić. Da się, tylko nie wiem jak. Też nie wiem już jak. Może nie wiem jak, naciskaj wszystkie przyciski, może ustawisz pierwszą osobę. Dobra, YOLO, LKHG. LKHG, LKHG. O, tu jest jakaś wyskocznia, podoba mi się. Co to jest? Ui.
Uj! No na pewno. To sprawdzam. Zaraz znajdziemy. Wow, Admiro, co ty tam robisz? Jeszcze to przeskoczyłeś. No udało mi się. Co, ile zdobyłem punktów? Jakoś niewiele. Mało, bo to ci po prostu... Za każdy nie masz komba po prostu. Nie masz czegoś takiego jak razy ileś punktów. Robisz jeden trik za 45, robisz go drugi raz i masz 90. Skoczyłem do miasta. Nie, dobra, ale mi się u tego Admirosa. Zacząłem z Admiros. Kurde, u jakiegoś maksa się zbiłem. Ej, mam pomysł, może śledźmy. A to nie, to w następnym odcinku zrobimy. Że śledzenie konkretnej osoby? A nie, głupie. No. Wow, tu jest tylko w jakiegoś budynku tego, dużego, ale tu fajnie jest. Można skakać. Może gridy. Gridy! No, koło tego hotelu jestem i gridy robię na ich tych, tutaj. Ej, zostałem razy półtora teraz mam. No, to może są jakieś te combo jednak. Ej, może jest po prostu mnożnik ci się zwiększa, jak się nie wywracasz. Może tak jest. Bo ja już mam line 694. Mam ja 96. Ile masz punktów? 1300. Nie wiem, jak ty to robisz, panie Admirosie. Ja mam 200. No normalnie, robisz triksy pojedyncze przy każdej górce. Ja nie czekam na jakąś super mega wielką górkę, tylko sobie zrobię. Tu zrobię sobie triksa. Ale w ogóle ja jak robię przy małej górce, to się przeważnie wywracam i koniec. Bo on ma pada. U mnie deszcz nie pada, przepraszam bardzo. U mnie pada. Ja, no i dupa, spadam na głowę i po robocie. Dobra. Ty robisz jakie? Ty robisz tylko jeden trik czy kilka trików? Nie, no triki, łączę je trochę. Jak mam większą górkę, to łączę, jak nie, to robię jeden jakiś, na przykład obrót o 360 albo o 180 i jadę tyłem przez chwilę. No zwiczowałem cię na asfalcie, halo. Ziu. Co tu się dzieje? Oj nie, i zginąłem. Zginąłem teraz od dawna i już nie mam mnożnika półtora, co nie? No niestety, mi trochę marnie idzie. No nic, Admiros, co sądzi? Powiedz, chodź tutaj, podjedziemy, zakończymy odcineczek. Ziu, jadę do ciebie już. Baxter, to jesteś ty? No tak, to ja tam sobie stoję w powietrzu. To nic, tak właśnie prezentował się kolejny odcinek z gry Snow! Było naprawdę emocjonująco, fajne triki. Tak, Admiros na razie robi najlepsze triki, więc zobaczcie, jak on to robi. My jeszcze z Baxterem się na pewno nauczymy grać i też będziemy robić takie fajne triki. Zaraz podłączę pada i się skończy śmieszkowanie. Teraz elo elo! Elo elo! Elo elo!